Dominika, jesteśmy na planie sesji do magazynu Viva. Warunki do robienia zdjęć idealne, pierwsza próba za nami. No i tak sobie myślę, czy dla ciebie to jest taka chwila relaksu, czy jednak stresujące zajęcie, bo każdy szczegół, jak się okazywało tam na planie, ma znaczenie. Ja się bardzo cieszę, że jest taka pogoda, bo dwa dni temu było potężne słońce i nie wiem, jakby chyba się ze mnie lało cały czas. Czy to jest relaks? No chyba nie, bo to jest naprawdę ciężka praca i ja podziwiam ją wszystkie modelki, bo to tu palec, tu nóżka, tu tam wiesz coś, ale jest tak fajna ekipa, że to jest po prostu dla mnie przyjemność. Właśnie też staramy się, żeby to wszystko było miłe dla naszych bohaterów, więc dziękuję, postaram się, żeby cały dzień taki był. Ale spotykamy się w takim momencie twojego życia po trudnym czasie, mogę to tak nazwać. No i jak to, jakby wydaje mi się, że każde rozstanie jest bolesne, ale kiedy patrzy na to cała Polska, to jest chyba zupełnie inaczej. Więc co dla ciebie w tej sytuacji było najtrudniejsze? Zdecydowanie w całej tej sytuacji najtrudniejsze jest samo rozstanie z partnerem, bo jakby to, że patrzy cała Polska i jest to komentowane, ja staram się jak najbardziej dystansować do tego, natomiast rozstanie nie jest to przyjemny moment w życiu, ale znowuż ja do wszystkich jakichś takich sytuacji podchodzę jak do lekcji, że po coś to jest, coś się zamyka i coś nowego się otwiera i ja już teraz nie mogę doczekać na to, co się otworzyło. No właśnie, ta twoja mądra postawa bardzo mi imponuje i jeszcze do tego na pewno wrócę, ale myślałem, że na poprzednie pytanie odpowiesz, że najtrudniejsze jednak jest taki element zaskoczenia, te pierwsze doby, bo to jest takie stracenie poczucia bezpieczeństwa, tak mi się przynajmniej wydaje, że wszyscy myśleliśmy, że jak 9 lat, to już jest na całe życie. Nie wiem, czy właśnie też tak to odczuwałaś? Ja nie wiem, czy utrata bezpieczeństwa, utrata męża to na pewno. Bezpiecznie ja się czuję bezpiecznie, bo ja jakby wiem, co potrafię i nie jest to, w moim przypadku to nie jest tak, że nie wiem, tracę dom, tracę pieniądze, tracę źródło utrzymania. To tak nie jest, więc to poczucie bezpieczeństwa po prostu jest inne, o tak. Natomiast na pewno utrata, no to utrata tej najbliższej osoby. 9 lat to jest bardzo długo, bardzo, bardzo długo. Ale w tym wszystkim udało się wam jakoś tak porozumieć. To jest takie, nie wiem, czy może też nazwać mądrym rozstaniem, bo nawet dzisiaj już zamieniliście kilka słów, czyli ta relacja jest chyba lepsza niż było to na początku po rozstaniu, prawda? Jak do tego dojść, jak to się udało? Wiesz co, na pewno ten pierwszy moment rozstania dla mnie był bardzo nieprzyjemny. Myślę, że dla Michała też nie było to coś takiego super fajnego, na co się cieszył. Natomiast dosyć szybko doszliśmy do tego, że rozstać też trzeba się umieć i tutaj poza mną i Michałem są jeszcze dzieci. Są dzieci Michała, jest mój syn i tak naprawdę no, spędziliśmy 9 lat, w których były fajne chwile, słabsze chwile, ale no, 9 lat z kimś to jest bardzo długo i nie ma się my się co szarpać i no, nie mamy, nie wiem jak do tego doszliśmy, ale zdecydowanie ja to chyba uważam, że mamy teraz lepsze relacje niż w trakcie małżeństwa, na pewno tych ostatnich miesięcy.